Jest zielone światło dla sportu. Dzieci będą mogły wrócić do akademii sportowych. W treningu będzie mogło uczestniczyć nie więcej niż 6 osób, ale bez maseczek. Jest też dobra wiadomość dla fanów futbolu. Pod koniec maja wróci piłkarska ekstraklasa. Plan odmrażania sportu jest podzielony na 5 etapów. O szczegółach Łukasz Krasny. Tak dziś wyglądał Ojcowski Park Narodowy. To efekt pierwszego etapu odmrażania sportu, tego bardziej rekreacyjnego. Jedni spacerują, a ci, co zatęsknili za aktywnością fizyczną, mogą w końcu pobiegać. Te spacery to jest jedyna rozrywka, jedyny ratunek od codzienności. Po prostu cieszymy się z tego, co mamy. Teraz jak już można pobiegać w lesie, wreszcie wyjść właśnie tak legalnie, no to jest duża ulga. Jednak powrót do normalności w świecie sportu będzie odbywał się etapami. Od 4 maja otwarte zostaną boiska szkolne i piłkarskie, a także tory gokartowe i korty tenisowe. Do treningów będą mogli wrócić ci, którzy działają w dziecięcych akademiach sportowych. Bardzo się cieszymy. Na pewno wiąże się to z dość dużym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym. Ale mamy na to jeszcze tydzień czasu, żeby wszystko sobie dopracować. Będzie można trenować bez obowiązku noszenia maseczki na twarzy. Jednak nadal będą obowiązywały restrykcje dotyczące liczby osób. Na boisku piłkarskim w tym samym czasie może przebywać maksymalnie 6 zawodników.